Historia Polski ma dla nas doniosłe znaczenie, bo płynie w nas energia dziejów. Dlatego jesteśmy głównym sponsorem widowiska Orzeł i Krzyż. Zabory, okupacja niemiecka i sowiecka zabijały naszą polskość. Ujarzmiano pielęgnowanie naszych tradycji. Pamięć o wybitnych przodkach była wymazywana. Ale ducha narodu nie można zniszczyć. Widać to na przełomie dziejów, a także dziś. Nie trzeba mówić, jak ważna jest pamięć o wielkich Polakach. Kopernik, Chopin, Moniuszko, Mickiewicz, Słowacki, Królowa Jadwiga, Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik. Wszyscy znają te postacie. A przecież jest niezmierzoność przodków, którzy wpływali na losy Polski, a mało kto o nich wie. Nadszedł czas, aby to zmienić. I dlatego Enea przywróci o nich pamięć. Eustachy Paciorkowski, Dobrowoj z Czarnolasu, Panna Ludwika Szczepkowska z siostrą, Książę Kazimierz Kisiel-Dorochinicki, Selena Chyża z Kasztelu Kazimierzowskiego, Odżywoj Kopiczyński herbu Bielik, Panna Zofia Skrzetuska, Hrabia Melchior Potocki, Jan Czarnkowski, kasztelan gnieźnieński, Franciszka Kunegunda Sieniawska, Odrowąż, wuj Sędzimir Biały Kostrzyński, Dobrochniewa z Jarocina, hrabina Aldona Więcławska, Czartoryska z Sieniawskich, Maria Zofia wraz z młodszą siostrą Ludmiłą oraz starszą siostrą Heleną, panna Jadwiga Szczepkowska w młodości, Oskar Alojzy Halecki, hrabina Adela Więckowska z Krasickich, Karol Brzostowski, markiza Eleonora Bożena Kawecka-Branicka, honorata Ludwiżanka Primowoto Kasperska, Jagna Żwawa z Borynów, Bartłomiej Franciszek Ksawery Giżycki, herbu Gozdawa, w młodości. Wspominany wcześniej Dobrowoj z Czarnolasu. Gniewomir Spasłęka, strzelec wyborny. Franciszka Kunegunda Sieniawska, Odrowąż. Oskar Alojzy Halecki, w wieku starszym. Wincenty Przeremski, pisarz królewski, scholastyk łęczycki.
Eustachy Paciorkowski za młodu. Aleksandra z Lubomirskich Potocka. Hrabina Stefania Dunin-Borkowska. Od żywej Kopiczyński herbu Bielik. Oskar Alojzy Halecki. Aleksandra z Lubomirskich Potocka. Gabriel Krasiński, starosta Nowokorczyński, kasztelan płocki, wierszopis. Księżna Anna Hołownia Ostrożecka. Panteon dzieje. Enea, energia, która ożywia pamięć naszych przodków.